Przed mikrofonem Józef Wycisk. Witam państwa bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu. A dziś naszymi gośćmi są poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Witamy. Dzień dobry państwu. I pan poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy. Witamy słuchacze Radia Katowice w Barburkę. Właśnie dlatego powiedziałem, witamy Państwa w tym szczególnym dniu, ponieważ dzisiaj barburka, dzisiaj święto wszystkich górników, którym przede wszystkim życzymy bezpiecznej pracy, to od razu musimy powiedzieć na początku naszego spotkania, bo wszystkim nam bardzo ta kwestia na sercu leży. Zatem, Panowie, no trudno nie zacząć od innego pytania, jak od tego, jaka przyszłość tej branży, bo ostatnie lata pokazały, że zbyt szybkie likwidowanie górnictwa wcale nam się nie opłacało. Zatem, co dalej z górnictwem? Pan poseł Wojciech Sauga, Platforma Obywatelska. Zanim przejdziemy do tego, jaka jest przyszłość, trzeba popatrzeć, jaka jest teraźniejszość. Bardzo niepokojące, no już nie tylko prasowe informacje na temat zapaści polskiego górnictwa po ośmiu latach wstawania z kolan, pokazywania właśnie przez rząd PIS, jak to górnictwo jest ważne i takim troską objęta, to dochodzimy do momentu, że kopalnie nie mają co z węglem robić, nie mają pieniędzy na, na utrzymanie bieżące, nie mają pieniędzy na pensje. Piszą, błagają do budżetu państwa wnioski, żeby środki na kopalnie przekazać. Rok 2022 i 2021 były kluczowe dla tej złej sytuacji polskiego górnictwa, gdzie mamy najdroższy węgiel na świecie. Nie potrafimy go sprzedać na wewnętrznym rynku do energetyki, ponieważ w zeszłym roku nawieziono tyle węgla energetycznego, że on zalega. Jak popatrzymy, porty są pełne węgla i składy, zwały pod kopalniami też są pełne węgla. Nikt tego węgla nie odbiera, nie, nie ma pieniędzy. Wielkie koszty, najdroższy węgiel chyba na świecie. Polska Energetyka kupuje najdrożej prąd od polskich kopalń chyba na świecie. No i z tym się musimy zmierzyć, patrząc pod kątem tego, co w przyszłości, bo oczywiście z tym coś trzeba będzie zrobić. No ale muszę jeszcze dopytać, panie pośle, przepraszam, pan, pan mi wybaczy, no ale coś musimy z tym zrobić, czyli co, mocniej ciąć, szybciej ciąć, bardziej ograniczać, co musimy zrobić? No w końcu uporządkować sytuację w polskim górnictwie i polskiej energetyce. Nie tylko opowiadać, mamić ludzi, jakie to górnictwo jest ważne, wspaniałe. Poseł ze Śląska, tu pan premier Morawiecki mówił, że to najważniejsza rzecz i do czego doprowadzimy do oś, oś, po ośmiu latach, że kopalnie nie są w stanie sprzedać węgla do polskich elektrowni. Więc trzeba to po prostu chwycić, trzeba rozliczyć tych, którzy to, do tego doprowadzili, a następnie ustalić to, co przed nami, a co przed nami. Umowa społeczna podpisana, nie ratyfikowana w Unii Europejskiej. PiS tego nie zrobił, prawdopodobnie zrobi to nowy rząd. W tej umowie są zapisy o likwidacji kopalń, dogadane tak do 49 roku. Natomiast dzisiaj wydaje się, że niektóre kopalnie likwidują się same, ponieważ nie są w stanie węgla wydobyć. Jak już go wydobędą, to nie są w stanie go sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Więc przyszłość myślę, że będzie stabilna, tylko no musimy poznać jaki jest stan faktyczny, chwycić to w karby i zacząć tym zarządzać normalnie, a nie tylko robić politykę propagandy, sukcesu i opowiadania jak jest wspaniale, gdy wspaniale nie jest. Zatem panie pośle, pan poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość, czy my mamy do czynienia właśnie z takim obrazem propagandowym, czy my mamy do czynienia z sytuacją, w której Prawo i Sprawiedliwość opowiadało bajki, czy też faktycznie sytuacja w polskim górnictwie jest tak dramatycznie zła, jak rysuje Platforma Obywatelska? Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość uchroniło sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce od kodeksowej upadłości, która z punktu widzenia Kodeksu Spółek Handlowych była oczywista dla wszystkich ekspertów, znawców nie tylko sektora energetycznego w 2015 roku. To zasługa jeszcze pani premier Beaty Szydło i ówczesnego ministra odpowiedzialnego za sektor energetyczny i górniczy pana ministra y, Tobiszowskiego. Oczywiście, że w międzyczasie y, bardzo istotny wpływ na y, kwestie rentowności sektora węgla y, kamiennego nie tylko w Polsce ma polityka klimatyczna. To jest y, y, przede wszystkim y, y, potężne obciążenie y, y, pośrednimi kosztami mówię tutaj o to co na, na co się składa na co się składa ten ostateczny efekt w postaci jakby rentowności rentowności sektora górniczego jak i ceny ceny węgla. Po trzecie myślę że żaden rząd też nie spotkał się wcześniej z tak gwałtownymi tutaj i myślę nieprzewidzianymi przez nikogo skutkami, bo z jednej strony oczywiście jest pewien kontekst zaangażowania państwa w ochronę życia i zdrowia ludzi w czasie pandemii, ale to jest też kwestia skutków wprost na, na to, co się dzieje na rynku w czasie, w czasie po wybuchu i napaści Rosji na Ukrainę. I po czwarte, ja chcę przypomnieć, że rząd podjął pana, pana Mateusza Morawieckiego w ubiegłym roku bezprecedensowe też decyzje dotyczące uzupełnienia tego rynku krajowego o import węgla kamiennego z innych państw czy nawet kontynent, kontynentów no w, właśnie w kontekście wojny na wschodzie i ówczesna opozycja pamiętam no, Histerycznie namawiała wręcz do tego, że węgla zabraknie wytwarzała się atmosfera, jakiegoś mi powiedział tutaj nie wiem, zagrożenia, że nie będzie czym mówiąc, przysłowiowo w, w piecu napalić i tak dalej. Pan redaktor wspomniał, czy pan poseł o tym, że, że tego węgla na zwałach jest, jest nieco więcej i myślę, że tak jak powiedziałem. Dzisiaj sektor reasumując, sektor górnictwa węgla kamiennego jest przede wszystkim obciążany bardzo wieloma dodatkowymi skutkami tej polityki europejskiej, która jest ideologicznie forsowana z punktu widzenia, z punktu widzenia interesu śląska trzeba pamiętać o tym, że w mimo wszystkich redukcji zatrudnienia w sektorze górniczym przez wiele ostatnich kilkadziesiąt lat. Tutaj nadal pracuje co najmniej połowa górników węgla kamiennego z państw Unii Europejskiej na tym małym skrawku na Górnym Śląsku, w szczególności nie licząc tutaj Bogdanki. Myślę, że w Dniu Patronki Świętej Barbary, w Dniu Górniczego Święta myślę, że każdemu z górników, każdej z rodzin górniczych przede wszystkim należy się szacunek, a nie to, żeby ten człowiek, który Zjeżdża każdego dnia pod ziemię, mógł się tylko dowiadywać, jaki jest nieefektywny, bo to jest nieprawda po prostu warunki również technologiczne, geologiczne są zdecydowanie trudniejsze teraz w, w, w tych czynnych kopalniach niż mówiąc szerzej, kiedy w tym sektorze pracowało kilkaset, kilkaset tysięcy osób, a nie kilkadziesiąt i to trzeba również brać pod uwagę. Oczywiście energia, która jest nam niezbędna prędzej czy później, będzie energią zieloną. no Ale pytanie, czy to będzie energia z wiatraków, czy to będzie energia z atomu? Zanim porozmawiamy o wiatrakach, takie no, podstawowe pytanie kieruję oczywiście przede wszystkim do pana posła Wojciecha Saługi z Platformy, a mianowicie, czy jest afera wiatrakowa, czy nie ma afery wiatrakowej? Ja mówię oczywiście o Pewnym projekcie ustawy, który został już złożony, projekcie ustawy, w którym zmienia się istniejące przepisy i zezwala się na budowanie wiatraków bliżej domów. Zanim do wiatraków, jeszcze o, o węglu. To, że mamy najdroższy węgiel na świecie. To nie wina Unii Europejskiej ani nie wina opozycji. To, że porty są pełne węgla sprowadzanego głównie przez państwo, przez państwowe spółki ze wszystkich źródeł, tylko nie, nie, nie z Polski, to nie jest wina Unii Europejskiej ani nie opozycji. I to, że elektrownie nie odbierają od polskich kopań węgla, to tak samo nie jest wina Unii Europejskiej ani opozycji, tylko to jest wina rządu, a tak naprawdę zaniechania jakichkolwiek działań. To już nie tylko politycy, ale też strona społeczna wypowiada się bardzo. Bardzo negatywnie o... Szczególnie w ostatnich latach rządu PiS, gdzie zostawiliście górnictwo samo sobie i popełniliście wiele błędów, doprowadzając do tego, że dzisiaj polskie kopalnie wydobywają węgiel tylko na, na górki, ponieważ elektrownie wolą go kupować ten kolumbijski, indonezyjski, czy skądś przewidziany przez inne spółki z Charu państwa, bo jest tańszy niż, niż kupować go w Polsce. Natomiast afera wiatrakowa była, gdy pan poseł Suski ręcznie zrobił projekt poprawki zmieniające odległość od zabudowań z 500 na 700 metrów i, i, i wtedy to na pewno afera wiatrakowa była. Natomiast jeżeli mówimy o czymś, o czym mówimy od lat, tak, że PiS zaniechał budowy wiatraków w Polsce, w ostatnim roku zmieniono ustawę i coś poprawiło. Jeżeli mamy mieć tanią energię, jeżeli mamy mieć zieloną energię, jeżeli mamy mieć dostępną energię i zamiast kupować z wiatraków z Niemiec, bo tak gdzie się jest, bardzo dużo energii w Polsce nie, nie pochodzi z elektrowni Węglowych, tylko z wiatraków niemieckich. No to budujmy te wiatraki na Boga jak najszybciej i nie doszukujmy się afery w tym, że ktoś chce przywrócić coś, co, co, co funkcjonowało kiedyś, i, i, bo wszystkie wiatraki, które dzisiaj w Polsce stoją, to były, były budowane przed rokiem 2015. Później słynna ustawa pani poseł Zalewska wprowadziła 1000 metrów, praktycznie uniemożliwia stawianie wiatraków w Polsce na lądzie. Dzisiaj po prostu przywracamy coś, co Wydaje się logiczne, musimy te wiatraki zmodernizować, dać im większą moc, żeby też wykorzystywać te, które już stoją, do tego, żeby produkowały więcej prądu, bo na koniec i więcej zielonej energii, niezależnej od właśnie źródeł kopalnych czy przywożonych paliw, jak chociażby uran. Jeżeli będzie elektrownia jądrowa, trzeba ten uran będzie przywieźć do Polski, potem może być wojna, może być embargo. Wojna, nie wojna, wiatr będzie wiał i, i, i to się wydaje dość bezpieczne. Źródło energii, mówię o, o wiatrakach, więc nie doszukujmy się afery. Natomiast ja wiem, dzisiejszy rząd, a wkrótce opozycja, będzie teraz wszędzie szukać afer. Wszystko, co nie będzie po ich myśli, a są przeciw wiatrakom, będzie przedstawione jako afera. Zatem, panie pośle, pan poseł Jerzy Polaczek, jesteście państwo przeciwko wiatrakom. To raz, a dwa, czy jest afera wiatrakowa, czy nie? Znaczy, powiem to jako również długoletni poseł Ziemi Śląski i kiedyś minister odpowiedzialny za dział budownictwo, przede wszystkim, że treść i konstrukcja tej ustawy jest przede wszystkim politycznym szantażem wobec prezydenta, bo w, mówimy o tej części w cudzysłowie wiatrakowej, a istotą, istotą te, tej ustawy jest przedłużenie o pół roku, przynajmniej w tym projekcie koalicji obywatelskiej i partii pana, pana Hołowni przedłużenie zamrożenia cen energii. Można się zapytać dlaczego pół roku to każdy dyrektor szkoły każdy burmistrz każdy radny konstruując projekt budżetu na 2024 rok już ma na wejściu tą sytuację niepewną co będzie po 30 czerwca. Po drugie jest tam w tej części aferalnej jak ja to określam Tyle zapisów, które są jawnym i nielegalnym lobbyingiem, który został przyjęty przez, przez tutaj. Y, y, posłów, wnioskodawców, którzy się potem podpisali, że nie starczyłoby tej audycji. No, ja na przykład chciałbym poznać stanowisko w tej sprawie przedstawiciela wnioskodawców, skąd No Posła Ziemi pana posła Gadowskiego, który reprezentuje tych wnioskodawców. On pod, powinien dzisiaj to, to referować. Nie wypowiedział się już środę w Sejmie w tej, będzie w tej, się w tej sprawie. Po trzecie, informacja z ostatniej chwili jest, odwołuję się do jednej z stacji komercyjnych, która przed wejściem, przed wejściem tutaj do, do studia już podała informację, że słynna bym powiedział komentatorka tej, 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 noweli, tej nowelizacji, pani poseł Henik Kloska, nie będzie ministrem klimatu. Czytaj, nie będzie nie dlatego, że ta afera jest oczywista, tylko o to, że poskarżyła się, że to poseł Borys Budka i Platforma Obywatelska dostarczyła ten projekt posłom, posłom ich grupowanie do, do podpisu. Chcę tylko zwrócić uwagę po czwarte, że odległości wiatraków od zabudowy w Niemczech wynoszą 1 kilometr. w Polsce 700 metrów. Propozycja posłów Platformy i Polski 2050 jest, żeby to było 300 metrów. Każdy ze słuchaczy może sobie na to odpowiedzieć. Czy jest to akceptowalne? Po drugie, tego rodzaju regulacje, że można zmodernizować istniejący wiatrak zwiększając o 50% moc bez uzyskania dodatkowej decyzji środowiskowej, jest czymś po prostu niebywałym, w, jeśli chodzi o. Transparentność i, można powiedzieć, czytelność procesu inwestycyjnego. Jeśli chodzi o kwestie, też również instalacji wiatrakowych, które mają więcej niż 4 lata, jest to wprost zapisane w ustawie. Jest to jawny lobbying nielegalny, który wskazuje prawie palcem, skąd te urządzenia będą do Polski importowane. Reasumując. Nawet jeszcze Państwo nie skonstruowali Rady Ministrów. Według tego, co Państwo prezentujecie, już dokonujecie rekonstrukcji tych ministrów, którzy byli przynajmniej typowani na te funkcje, dlatego że po prostu są uwikłani od początku do końca w tą aferę. Zatem zobaczymy, jakie będą decyzje Sejmu, zobaczymy, jak dalej sprawy się będą rozwijały. Dzisiejsze nasze spotkanie musimy już zakończyć i oczywiście zakończymy je życzeniami przede wszystkim bezpiecznej pracy, przede wszystkim zdrowia i przede wszystkim takiej pewności przyszłości. Życzenia oczywiście kierujemy w stronę górników. Nie, dokładnie tak. Jak najwięcej spokoju i bezpieczeństwa. No jest taki smutek. Dzieje się to w kontekście też tego wydarzenia na śmierci czterech górników na kopalni w Jaworznie kilka dni temu ta barburka no niestety jest smutniejsza niż zwykle. Z mojej strony mogę tylko życzyć tej opieki patronki. Dzisiaj 4 grudnia i myślę, że. Każdemu z górników, każdej z rodzin górniczych należy się taki elementarny szacunek i docenienie, że przyczyniają się do ich pracy, przyczynia się do również do bezpieczeństwa energetycznego i Górnego Śląska i Polski. To myślę powinno wybrzmieć zwłaszcza dzisiaj w takim dniu ich święta. Dziękuję bardzo za uwagę, a Państwa i moimi gośćmi dzisiaj byli pan poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Bardzo, dziękuję. I pan poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Pozdrawiamy. bardzo. Pozdrawiamy słuchacza Czarnej Katowice.